trener Krzysiu. Dzień dobry, kochani. Kochani, temacik jest, tak spadł nam z nieba, za sprawą pana Robercika. Chyba tak się nazywa, tak? Robercik, ten karaś, Robercik. Jak mój Robson. No nieprzypadkowa zbieżność, tylko czy on na pewno jest Robercik. Ale karaś, tak? No zrzucił nam taką bombę. Nie chce mi się za bardzo odnosić, bo też nie oglądałem tam za bardzo tych jego wywiadów. No ale skomentuję, tak? No skomentuję, zabiorę głos. Karaś uprawia ten tak zwany pierdyliardokrotny Iron Man, z którego już trener Krzysio no wiele razy sobie dowcipkował, tak nadawał właściwe miejsce tej konkurencji w szeregu po prostu, tak, no cisnął tak zwaną beczkę, nie? Podczas gdy oczywiście inni nabożnie, poważnie, wielki wyczyn, geniusze tak mają, że przewidują. Jak to się mówi, jeżeli wiesz coś 7 dni przed resztą, to przez tydzień uchodzisz za debila. No ale teraz już wszyscy się przekonują, prawda? Ktoś słyszy Iron Man, od razu bekę kręci. Narobił syfu temu środowisku swojemu. Teraz każdy, jak już widzi jakiegoś Iron Manu triatlonistę, to już sobie myśli w głowie siłą rzecz. Nie chce, ale mu się narzuca. A to ten od tego dopingu, nie? A szczególnie, że pan karaś poszedł do telewizji internetowej. Od razu się zapowiedział szybko. Tak to ponoć wcześniej nie chciał przychodzić, ale jak trzeba było tłumaczonko zrobić, co tam się wydarzyło dokładnie, to przybiegł od razu następnego dnia. Tak trzeba. No dobrze, że to szybko chciał wyjaśnić, tak? Nie zostawił w ogóle wątpliwości. Kochani, co się okazało w tym wystąpieniu? To tylko krótkie oglądałem fragmenty, ale to wystarczy. Po co oglądać całość? Po co? Szkoda życia. Przyznaję się, że tam zażył jakiegoś tam substancjora. Nie była to epopirynka, od razu informuję, nie była to jakieś meldonium, metadolnium, mentolulonium, mentole może palił. Może palił mentole. Ja zawsze odradzam. Mentole, fu. Nie. Prawdziwe papierosy tylko. I od razu się przyznał, że zażywał coś tam, tylko że miał takiego doradcę hobbysty. Machnęli się w obliczeniach, nie? Było tak, że on to chciał sobie troszeczkę pozażywać przed jakąś tam walką, bo tam jakieś naparzanki robi. Nie wiem, co to tam w kisielu, czy w budyniu, czy w denaturacie. No gdzież takie jakieś są takie cyrki. I on chciał to zażyć, żeby tam lepiej się tarzać. Było to w planie wszystko uwzględnione, no bo to jednak sztab, no to poważny jednak sportowiec, tak? Na ustach całej Polski. Było uwzględnione, że to się wszystko ładnie mu wypłucze, kiedy będzie ten bił rekord, prawda, kosmosu w tym pierdyliardokrotnym Ironmanie, nie wiem, to 100 razy, 10 razy, 50, no, nieważne, tak? Ale coś machnęli się, no na matmie nie uważali chyba, źle w obliczeniach coś poszło i się okazało, że go przebadali tam po tym pływanku, bieganku i, prawda, bicyklowanku. No i coś zostało jeszcze tam, prawda, w wątrobie, czy gdzieś, czy w moczu, no gdzieś tam, co tam oddał, nie? Przebadali i okazało się, że tam jest to mentolium, jest to mendolium. Mendolium, no taka menda się uchowała, miała się wypłukać, a się uchowała jeszcze dziaduwa, no że brzydko z jej strony. No i w każdym razie, no nieprzyjemności teraz ma ten pan, chyba Robert. No nie, bo jak się okaże, że ja go nazywam Robert, a on nie jest Robert, będę musiał cały film od nowa nagrywać. Mam nadzieję, że to Robert. Padł w kłopoty, bo tu Polada się zainteresowała, nie? Już tam pan Rynkowski, prawda, zabrał głos, że będzie miał nieprzyjemności teraz Robercik z tego meldonium. Robercik przyszedł i przyznał się do wszystkiego, wyśpiewał, że no tak, że to miało być się wypłukać, nie wypłukało, ale tam... Tym, bo to w kanale sportowym był, tak? Tam ładniejsze kwiatki jeszcze zapodał. Bo mówi tak, że... A na co mnie to meldonium by było na Ironmana? To tego się nie bierze, na takie cyrki, nie? No nie powiedział cyrki, ale wiadomo, że to miał na myśli, tylko to mu nie wypada, no bo już tego żyje, tak? Ale po co mu, jak on na tym Ironmanie, to ma tętno średnie 117. No i się, prawda, wydało to, co trener selekcjoner już od dawna powtarzał, że to żaden wyczyn. Tętno 117, jakby na kanapie leżał. Tylko leżał tak przez te 100 Ironmanów, czy tam ileś. No bo to żadna intensywność, tak? Żadna intensywność. No każdy może takiego Ironmanka strzelić. To jak już powtarzałem to przy omawianiu maratonu. Chcesz zrobić maraton, chcesz zrobić Ironmanka, no to musisz umieć jeść i pić. I to wszystko.
No i pływać też, no i na rowerze jeździć. Tutaj to jest taka trudność, bo na maratonie nie musisz umieć pływać, ani na rowerze jeździć. Chociaż na maratonie umiejętność jazdy na rowerze może się przydać. Prawda, jak tam jakaś asysta, może się zmęczysz, ale to nie o tym, kochani, tak? No także no, trzeba jeść i pić, uzupełniać to, bo to żadna inwestycja, to jest taki żwawszy szpacer. 117 tętno miał, no sam powiedział. I na co mu to mendonium było? Jak takie tętno? No tak? No tak? I bardzo dobrze powiedział. W prawdziwych sportach jakieś 800 metrów, 400 metrów, gdzie masz tętno czysta. No, może być i czysta. No, może by. Nie udokumentowali jeszcze, ale to może no, tak na oko, tak na nos, to widać, że to będzie czysta. Będzie. Będzie. To wtedy te meldonium coś tam możecie podpompować. Ale jak ty na 117, no to gdzie? No Wibowit jedz. Wibowit co najwyżej. To przecież. Ale w ogóle. No też takie zaskakujące jest. No to przyznam, że też mnie to zaskakuje, że na takich zawodach pierdyliardokrotne wiadomo, że tam w ogóle robią badania. To też Krzysio Sztanowski zauważył, to śmiesznie skomentował, ubaw popachy. No gdzieś tu wrzucę wam te plansze. No ale rzeczywiście, nie? Popatrzcie, no jest ta plansza, widzicie planszę z czytatem. No ale racja jest trochę, nie? Że na takich zawodach, że badania robili, no to można się zdziwić. To nie były do końca jaja, tam jakieś pro było pro. A jeszcze najlepsze, że Tri Robson powiedział, że on nie uważa się za sportowca, no, że to jest taki bardziej performance, ten Ironman. No bo to powiedział to, co trener Krzysiu od dawna mówił. Potwierdził po prostu, wszystko teraz wychodzi, prawda, trupy z szafy, świnia z chlewu, wszystko wyłazi. Oczywiście potwierdza moje wcześniejsze tezy, moje wcześniejsze opinie. Moje wcześniejsze przedłożenia. No ale to tak mówię. No teraz oczywiście już każdy, już internet pana Roberta, chyba Robert, mam nadzieję, osądził, nie? Już od bohatera do farmazoniera. No tak trzeba to określić, tak? Już wszyscy sąd wydali. Chociaż tam pojęcia bladego o dopingu nie mają w ogóle. Jak to działa, substancje zakazane, jak się zmienia lista, że można mieć też przypał, naprawdę nie chcąc. I jak ktoś słyszy, że niechcący coś zdarza, to nie wierzy. Od razu człowiek nie wierzy, nieufny. Ale są takie historie. Są takie historie. Ten kajakarz, co był gdzieś tam w Rio, nasz szkarzany, zszargali mu opinię, a potem po latach się okazało, że jednak był niewinny, bo gdzieś w mięsie było jakimś tam tym azjatyckim, czy gdzieś. Czy to było w Rio, czy w Pekinie. Jak azjatyckie, to bardziej Pekin mogło być. Ale było. Tam gdzieś wam może rzucę jakiegoś screena, tak? Bo też kiedyś rozmawiałem na ten temat. Rozmawiałem. To, no oczywiście też trener Krzysio znajomości, wiedza jest duża. No to możecie sobie poczytać. Ja gdzieś te plansze rzucę. Proszę, a proszę. I co? I widać? Jest plansza? I co pan napisał? I co tam pan pokrywka mówi? Co mówi? Specjalista wysokiej klasy. No, co mówisz, że był przypał? Że był przypał, że niewinny? No, tak gwoli takiego wyjaśnienia, tak do określenia, bo już wszyscy najmądrzejsi, już wszyscy wszystko wiedzą, a tam, prawda, dupie byli w nogach śpią. No to widzicie, ale to już ktoś powtarzał, tak? Powtarzał, no gdzie te Iron Man, gdzie? No, na co to komu? Bo każdy może z kanapy wstać i zrobić coś takiego. Tylko nie chce potrukta z miesiąc. Nie chce z miesiąc potrukta, na basen pochodzi i robi. Jak ma banie z rytą. Ale żeby takie 400 metrów pobiec w pałę, żeby pobiec tam te, nie wiem, 53 sekundy chociaż. No chociaż 53. No to już te, to już każdy mietek gienek z kanapy nie zrobi tego. No to tyle, kochani. No to co? No mam nadzieję, że ten Robert to naprawdę jest Robert, bo jak się okaże, że on jest Marek, a ja cały odcinek Robert go nazywałem, no to też to będzie trochę się gorzej słuchać wtedy, nie? Będzie takie, że ja nie doczytałem, a to nie, w ogóle niepotrzebne. Także mam nadzieję, że to Robson. A Robsony tak mają, że potrafią. Potrafią Robsony chlapnąć, bo ja już coś wiem o tym, tak? Mój Robsonik to też czasami potrafi dać do wiwatu. Ostatnio mam zrobić na treningu 20 razy 1000 na minutowej, a zrobił 10 razy 200 na 1,5 minutowej.
Kuźwa, no. Ancymu. Mówi, że patelnia, że za ciepło mu było i se zmienił trening, kuźwa, bez konsultacji. Oczywiście już go obarczyłem kosztami za to, za tę niesubordynację. Dyscyplinarka. Dyscyplinarna kara jest tak zwane farmazoniarskie, już na konto wpłynęło. No także z tymi Robsonami to tak jest. No, sam to wiem dobrze. Trzymajcie się. Do następnego przedłożenia. Będę was też informował. Będzie bardziej edukacyjnie następnym razem. Tak? No dzisiaj takie komentarze, troszeczkę się odniosłem. No bo też triumfuję, tak? No to trzeba to jakoś tutaj zaznaczyć, tak? Że moje śmiechy, chichy, no teraz no to oczywiście wypływają na powierzchnię i wszyscy mówią, Krzysio miał rację, Krzysio najlepszy, Krzysio jedyny się zna, a reszta to farmazoniarstwo. No tak, no tak jest, no i tak już będzie po prostu, no bo też wyprzedziłem epokę. Trener Krzysio.